Witam Was, moi kochani, bardzo ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku z gry Lightyear Frontier w kooperacji z... Niedzielny, witam Was serdecznie również. No, i dzisiaj, jak widzieliście u Niedzielnego, zrobiliśmy nowy domek, mamy soczewki różnego do rodzaju do zrobienia, szkła, mamy piec już w końcu, więc teraz czekają nas tylko ulepszenia naszych robocików. A Ty widzę, że już zbierasz super i od razu weź wstaw oleje jakieś, nie? A ja zacznę od sprawdzenia ulepszeń, które możemy już zrobić. I czerwone soczewki potrzebujemy tak. Albo trzy czerwone soczewki to będzie zasięg żniwiarki próżniowej, jeden. Albo moc z żniwiarki próżniowej, to wtedy potrzebujemy jest, moc. No właśnie, niebieska soczewka, stalowa elektronika i bateria. Potrzebujemy też moc węża nawadniającego, to są żelazne części i czerwone soczewki. Ja bym się skupił na tym, bo to jest chyba na razie najprostsze. Więc dwie soczewki są potrzebne. Dokładnie, ja sieję naszą... Zobaczę, czy możemy zrobić dwie sztuki. Mogę zrobić dwie sztuki. Słuchaj, już mam, będę miał dwie sztuki soczewek. Ekstra. Świetnie. Wezmę do mecha i zbiorę je. Masz coś przeciwko, że ja sobie już zrobię tą moc żniwiarki, czy... Rób, bo będzie można iść czyścić teren. Dobrze, to jeszcze tam chyba były jakieś części. Ja nie pamiętam, w którymś miejscu było, że wystarczyło, tylko właśnie brakowało nam moc węża, nie? I pięć żelaznych części, mamy jedne. Pięć żelaznych części. Żelazny... No i tu potrzebny jest olej, którego nie mamy. A, to jest problem. Idę wrzucić tylko. Możemy zrobić. Kukurydziany. Możemy tak dwie części żelazne zrobić tylko. Nie, no więcej już nie mam tej kukurydzy, niestety. Niech to pech. Dalej wrzucam. Niech to pech. Więc brakuje nam do żelaznych części oleju z kolokurydzy. Dobra, czyli tego nie zrobimy. Mamy niestety tylko... Bulchewka jeszcze. Nie no, tam robi się trochę, ale to nie wystarczy go. I tak będzie za mało. Dwie sztuki potrzebne nam są. Czyli powiem ci, że potrzebujemy... 5-10 olejów. Z kolor kurydzy. To chyba 5 się robi. Więc raz, troszeczkę nam zabraknie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 i 3 nam zabrakną. Holender jasny. 3 nam zabrakną. Niech to szlaczek. Dobra, no to w takim razie ja zobaczę, czy możemy zrobić. Tam był niebieską soczewkę w takim razie. Niebieska soczewka. Niebieska soczewka to jest olej z krzeworaśki. To szybciej zrobimy. No, to mam wrzucone, bo dużo się tego robi. Dobra, to jest szkło, więc ja zrobię więcej tego. Zaraz. A jeszcze później, oprócz soczewki niebieskiej, tam była żelazna elektronika, to są sztaby żelaza i druty. Na razie to jest. Jeszcze polecę zobaczyć szybko, co potrzebujemy do tego. Dwie stalowe elektroniki, dwie baterie. Dwie niebieskie soczewki. Dwie niebieskie. Szkoda, że nie można przypiąć. Dwie niebieskie soczewki i stalową elektronikę. Sobie nie, żeby nie pamiętać, nie musiałbyś pamiętać, co tego byś się zerknął. No. Tak, też to pomyślałem, żeby się przydało, zdecydowanie. To nie jest żelazne, tylko żelazne. Chciał czy stalowe elektroniki? Żelazne chyba. Dziany drut. Dobra, wiesz co? Ja sobie tutaj popatrzę jeszcze raz. Ups, nie. A ty tam widzę, działasz. Ja tu pluję wodą. Żelazne części, a tu stalowa elektronika. Stalowa! Jeszcze lepiej. A, ale wiesz, kurczę... Bo ja wiesz, możemy zrobić pierwszego
zasięg z wiarki próżnowej, ale my chcemy moc. Zasięg nie ma znaczenia. My chcemy moc, no. Hmm. Tak samo moc węża. Ale stal też masz, bo możemy robić stal. Stalowa elektronika, dobra, dwie stalowe elektroniki. Jest na pewno do zrobienia, tylko pewnie będzie trochę kosztowało. Dobra, to stal trzeba zrobić w piecu. Sztabka stali, węgiel, sztabka żelaza. To mamy, nie ma problemu. To ja na razie to zmienię i zrobię sztabkę stali, bo tego też nawet nie zrobiliśmy jeszcze. To jest nie, nowa, jeszcze, odblokuje no. nam kolejne schematy pewnie. Pewnie tak. Kurde, już nie ma, szybko ta woda schodzi. No. Dobra. Aha, zebrałeś tam, dobrze. No, woda, ja wiesz, no szybciutko, to prawda. Ja zobaczę, czy ja mam jakąś wodę. Mam, mogę trochę podlać też. Coś jeszcze brakuje? No, podlania tutaj. Dobra. Wiemy. Tam tylko graty. Oleje wszystkie. Pozieradkowy. Wystarczy. Dobrze. Wiesz co, chyba na dwa te dwa zostały do podlania, także jakbyś Dobra. Miał tam wodę, to Dolecę. Możesz podlać resztę. Bochewka. Kolor kurydza. Szkiełka. Się zrobiły, teraz się stal robi, super. A tutaj baterię trzeba będzie jeszcze jedną zrobić. Do czegoś była potrzebna. I znowu wychodzę. Nie ten przycisk, bo za szybko. Dobra, wiesz co? No to. Jakie ulepszenia? Jeszcze raz. A więc. Stalowa elektronika razy 2 i niebieska soczewka razy 1 jeszcze. W sensie dla jednej osoby w razie. Czyli co masz? Jakie ulepszenie będziesz miał? O Boże, to jest sawki. A, sawki, czyli teraz by trzeba było zrobić drugie z tym wężem. Z wężem, tylko że z wężem potrzebny jest problem taki, że nie mamy tego żelaznych części, a one są potrzebne. Jest ta potrzebna ten kolor kurydzy, ta olej, nie? Żelazne części. Sztabka żelaza jest najpierw potrzebna. Piec, sztabka żelaza, wypiekaj. Zebrałeś moją tą stal? Nie wiem. A nie, jeszcze się robi, dobra. Nie, chyba nie, nie, na pewno nie nawet. Jeszcze się robi, ale już parę sekund zostało. O. Jest. Nowa grill. Stalowa rama, stalowe części, stalowa elektronika i grill. O, jak ładnie. I teraz Dobra. Można zrobić stalowe części, czyli potrzebujemy stalowa elektronika, o właśnie. Miedziany drut razy jeden jeszcze, proszę bardzo. I możemy zrobić stalową elektronikę razy raz. Jeszcze dwa miedziane druty. I stalowa elektronika, druga część. Świetnie. Mamy już stalową elektronikę. Wydaje mi się, że mamy wszystko. Nie, jeszcze jedna niebieska soczewka. Czyli potrzebny niebieski pył. Czyli, ale nie wiem, czy... To się robi. Ja mogę zrobić jedną soczewkę. Bo mamy. Także już mam wszystko. Teraz będę miał w takim razie lepszą sawkę. Tak jest, robię. A węża już masz lepszego? Nie, bo brakuje nam żelaznych części dwóch. A one się robią z tego soku, to rób, z kolor kurydzy. No wiem, to rób tutaj tą
Ale wiesz co, jak zrobię jeszcze jedną czerwoną soczewkę, jak zrobię czerwoną soczewkę, to jeszcze zasięg będę miał większy, żniwiarki jakieś. Chociaż nie. Akurat to jest najmniej potrzebne może, ale czerwona, potrzebne jest czerwone szkło. A czerwone szkło się teraz jeszcze jedno zrobi tu, po sztabce żelaza. Dobra, wiesz co, mi się wydaje, że w ciągu dnia możemy iść zacząć czyścić. Mhm. Jakieś sztabki żelaza się zrobiły. Możemy zacząć czyścić. Tylko teraz nie pamiętam, gdzie to było, czekaj. Nie, któreś było tylko i wyłącznie... Tak, zostały... A nie, to będą górskie wybrzeża, wiesz, bo pamiętam, że ja poczyściłem tam, a zabrakło mi właśnie czegoś do plusku chyba. Mhm. A nie, zaraz, to nie to. My mamy teraz Sawkę, czyli to... Nie, wydaje mi się, że to gdzieś bliżej było. Niziny, równiny to były. Tak, gdzieś tutaj blisko i... Ale tam brakowało tego. Ale tam też była sawka. Na nizinnych równinach potrzebna było i moc żniwiarki lepsze, i saw, i tamta jeszcze lepsza. A, możliwe. A w górskich wybrzeżach tylko plusk, chyba moc żniwiarki. Moc tego plusku chyba była ważniejsza. Także nie jestem pewien, możemy się przejść nad ranem i zobaczyć. Zdecydowanie tak zrobimy. A za chwilę będzie noc, to za chwilę będziemy dalej tworzyć. Znaczy spać i później pójdziemy na wyprawę. Grill. Dwie sztabki stali dla entuzjastów grillowania. Zrobię nową jeszcze soczewkę. Dobra, słuchaj, no wszystko, szopę możemy zrobić jeszcze. Mhm, szopę właśnie. Sztaba żelaza razy 4. To się da i zrobić. I miękkie drewno 30. To się da zrobić. Miękkie drewno na pewno będziemy mieli. 12 sztuk już mam. 19 30. Ogólnie. Musimy mieć 30. Mam 40. No i świetnie. Zostawiaj. Ale nie, bo potrzebne jest jeszcze na szopę. Na szopę potrzebujemy jeszcze, mój drogi, żelazo. Sztabki żelaza 4. A na razie robimy dopiero te sztabki żelaza, nie? Raz, dwa, trzy się robią, a ty chyba jedną już masz. Jak nie, pójdziemy. Wszystko wrzuciłem do tych, do... Jak pójdziemy spać... A, dwie sztuki tutaj są, dobra, ja mam jedną, to są trzy sztuki, czy jeszcze jedna sztuka nam brakuje. No to się robi chyba. I pójdziemy spać. Szopę się zrobi, ale to zajmie trochę. Oleje z kozieradki. Półtorej minuty jeszcze, ale nie wiem, poczekamy do rana, czy idziemy spać, czy nie, rano to postawimy. Nie, możemy spać i ten... I rano postawimy, to będzie szybciej, no, nie? Dokładnie. Dobra. Ja idę tutaj do naszego domku, tam szopki. Ja też. Gotowy. I rano powinniśmy mieć już to, co chcemy. Dzień 36. I już pełno widzę, rzeczy urosło znowu. O, dobra, let's do some exploring today. Nie ma sprawy, ja chętnie. Zachęca. No. Dobra, to teraz ja muszę postawić gdzieś tą szopę. O rany. O Jezu, jakie to wielkie! Ja pitole, jakie to wielkie. To musi być gdzieś z tyłu tutaj jeszcze. O, tu. Czekaj. Trochę kukurydzy będzie. Myślę, żeby to się zmieściło gdzieś w tym rejonie. O rany. O rany. Te kukurydzy. Nie wiem, gdzie to postawić. Tryb wolny może. Masz takie wielkie? No. O, widzę to. O, ja pierdzielę, faktycznie. Jak górka taka normalnie. No tak trochę... Nie ma... No nie pasuje. Nie ma gdzie to postawić aż. Dobra, jedynie to tutaj. Ale to tak będzie nie do końca w połowie na tym terenie, co chcielibyśmy. Bo trochę będzie ten teren tak przeszkadzać, ale trudno. Nie ma co marudzić. Przycisk.
O, mamy taką szopę wielką. Co się w tej szopie robi? Pewnie nic. Nie no, musisz coś robić w tej szopie. Sobie coś... Mam ja coś tam zwiększać. A może? Pamiętam, to chyba miała poprawia wydajność rzecz, tworzonych o. w niej konstrukcji, czyli musimy wszystkie nasze rzeczy przenieść do szopy. Przenieść tam. A, tylko że muszę te drzewko wyciąć stąd, bo... A to drzewko w środku rośnie u nas w tej szopie jeszcze. Aha. Dobra, wiesz co? Trudno. Co mieliśmy zrobić jeszcze? Wycieczkę. Wycieczkę, ale coś jeszcze, po coś robiliśmy? Nie, już chyba wszystko mamy zrobione, nie? Tak, dobra, wiesz co? Czy mamy ten olej z kolor kurydzy? Już nie mamy trzech sztuk, nie? Żeby zrobić jeszcze lepszy wąż. Wiesz co? Czy masz kolor okay. kurydzę? Ja mam kolor kurydzę, żeby zrobić olej, ale... No to zrób olej. W jednej zrób jedną maszynę, jeden olej, w drugiej olej, tak w tym samym czasie dobra, wypadnie. Będzie szybciej. Mhm. Ja się wypakuję trochę, bo jestem przeciążony. Kolor kurydza. Kolor kurydza. I kolor kurydza. Dobra. Przesadzili, że aż 5 sztuk jest do tego potrzebne. No. Dobra, tu jest pełno już. Muszę się po prostu powypróżniać. To. No i to, dobra, wszystkie wrzucone się to. Robią. Dobra. To wiesz co, to nie wiem, no to poczekamy i zrobisz sobie ten wąż? No, chętnie. To ja ci, czekaj, kurka, znowu mi nie wszedł. A, zobaczę, ty kolor kurydza jest do kupienia. Słuchaj, musiono. Potrzebne są dwie żelazne części tylko, dwa żelazne części można zrobić. Także... Okej, okay, nasiona kolor kurydzy. Jest, ja bym trochę wziął nasion kolor kurydzy. Dobra. Tak trochę mówiąc to 30. Na przykład. Nice choice. Mamy 21 tysięcy, więc tak. O właśnie, zobaczymy sobie. O, czy drzewo rośnie? W środku szopy naszej? A jak to? Nie można. Bo już dwie żelazne części robię. Dobra. Zrobiłem, więc możesz na ulepszać. Idę. Możesz ulepszać sobie. Idę. Ulepsz sobie wtedy moc tego... Sawki? Nie sawki, tego hydroplusku, czyli ta kropelka w pierwszej kolumnie. Razy no dwa. Moc węża. No. Moc węża nawadniającego 2. Dobra, bo ty masz odkurzacz lepszy. Nie? Ja mam odkurzacz, tą środkową kolumnę, ty tą pierwszą weź. No, tego, no. To ja pierwszą. Jest. Dobyto. No to lecimy. Teraz możemy iść na nie wiem, czy niziny, czy góry, co wolisz. No zobaczymy, tylko wodę nazbieram. Aha, no tak, bo ty będziesz chlustał, ja będę zaciągał. Dobra, mam. To my to mieliśmy na wiesz co? My równiny musimy iść w takim razie, bo nie mamy albo wybrzeże, ale albo równiny. Chyba równiny, bo wiesz co, bo oboje się przydamy tam. Tak sobie myślę. Równiny na zimne? Zresztą jak nie wiem, obojętnie mi możemy iść czy na góry, czy na równinę. Dobra, lecimy. Zastanawiamy, żółty las oczyszczyliśmy? Chyba tak, nie? Tak, żółty las jest oczyszczony. O, tam musimy iść. Jezu, wyszedłem z mecha. Dobra. Właściwie możemy jedno dokładnie. I drugie tak naprawdę dzisiaj nie? oczyścić jeszcze. Teraz by można było, dokładnie, tak jak mówisz. Tak na szybko. Teraz przede mną mam
Na lewo będą też szczyty górskie, a na prawo, na przed nami jest równiny. Więc pytanie, czy idziemy tu, no czy zobaczymy. Tu? No wprost biegnijmy. Zobaczymy, co się uda. Myślałem, że jakieś zejście jest. Będzie. O. Łatwiejsze, ale nie. Kamienisty szczyt, dobra. A niżej powinny być równiny. O, i tutaj właściwie no trzeba, ssawka się przyda. I... O, jak ładnie zaciągnę. Dobra. No to ja mogę tylko popatrzeć. Bo tu chyba nie ma... kałuży. Na razie, nie wiadomo. Ale trochę tego jest. Powoli przyrasta ten poziom czystości. No, bardzo wolno, nie? Znaczy, że dużo ich będzie, a tu masz jeszcze zostawiłeś? No, widzę, że dużo zostawiam faktycznie. Żeby potem nie ganiać za jednym krzakiem, nie? No. Tutaj masz też zostawione na początku. A, tam jest duży zestaw, dosyć dużo. Ja widzę w tle ten brudną brudy, to idę zmywać. Dobra, zmywaj. Bo widocznie to też przyda się. Nie może chodzić po tym? I tak zrobi. O! Usuń niszczyciel 50... chwastów. Patrz, 700 trujących chwastów. Nieźle. Zobaczycie, moja broń daje radę. Tak? Super. Także równiny będą wyczyszczone. Słupcio. Naładować odkurzacz. Teraz ciekawe, czy gdzieś nie będzie jeszcze plam. Tak przebiegać. Wiesz co, się będą, mi się popatrzeć. Wydaje, że tutaj mogą być. A nie, to nie są, to są na razie chwasty. Poukrywane te chwasty też, niektóre. A tu jeszcze masz duże skupisko. No no, ale już szedłem akurat w jakieś tam drzewko, wow. Między drzewkami. O, tutaj jest, gdzie ja jestem, są jeszcze do obsikania parę no, rzeczy. Widzę, widzę. Jak oczyścimy, tutaj będziemy mieli ten nowy ten, pamiętasz? Ten nowy surowiec. Wow. A, ale tutaj jest pełno tego śmiecia. Dość, tam jest, zostawiłem tam do oczyszczenia, pewnie tak, nie? 82 sztuki jeszcze, 82%, raczej 85% teraz. Jeszcze cofnę się, zerknę. Dobra. Czy czasem coś zostawiłem. Wytarłem. Jakieś smrody. Jeszcze zostawiłem tutaj. No dużo nawet. Ej, co tu się dzieje ciekawego? Uuu! Jakieś lampki. Węże, bo! Znowu mój mech się przewalił. Meszek się wymeszył. Jest! Jest! Od radu niziny. I teraz jestem ciekaw. Nową rzecz, co mieliśmy, nie? No ja nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, staram się znaleźć to. A to chyba idę dobrą ścieżką. Dobrze, dobrze idziesz. No by się wywalił. Ale jest puste. Nie, to jest złoże węgla, dobra, to nie to. Nie, bo to trzeba zaczekać jeden dzień. Fraktolatit, czy jakoś.
No, fraktalit, o właśnie. Dobra, no to chyba będziemy szli i tak już 24 minut nagrania. Także zanim dojdziemy do domu, będzie czas skończyć odcinek. Chyba, że jeszcze nie śpimy. Tu sobie, czekaj, byśmy tu postawili sobie namiot. O, faktycznie. Mamy wtedy chałupę pod nosem, tylko trzeba drewna i trochę zielska drewno. Wymagane no mi tylko piłostrze. drewno mi tylko potrzebne. Duże zielone drewno. Dawaj. Ale to tylko twarde drewno. Potrzebujemy zwykłe. Ja mam zwykłe drewno, na razie 6 sztuk. Ile było potrzebne? 10? 10. A włókno mam. Roślinne masz jakieś? Mam pełno. Dobra, ja mogę postawić, nawet tutaj gdzie stoję, co? No to dawaj. Chyba mi się noga zaczęła. Dobra, muszę wyjść z głąba. Normalnie noga mu się weszła pod kamień. Dobra. Idę. I śpimy. Będziemy na miejscu. Nawet z tego można spać, wiesz? Z mecha. Z mecha też? A, no dobra. Ja śpię, dobra. Zobaczymy. O, będzie teraz ten, kolejne światełko. O, to jest fraktalit. Są to fraktality, tak. Od razu, ale pewnie trzeba mieć lepsze piłoostrze, więc pewnie trzeba będzie sobie to jeszcze ulepszyć. O, jeszcze zostało nam jedno tylko. Tak. Jeden teren. I nam się tu coś odblokuje i będzie koniec świata. Albo wygrana gra i koniec. No, ja to jakoś to nie wierzę. Dobra, podejdę zobaczyć, czy mogę to... Raczej nie sądzę. Wymagane lepsze u narzędzie piłoostrze. No dobra, ale wiemy, że jest tutaj coś. Tak, no dobra, no to teraz zostało nam tylko górskie wybrzeże. I to zrobimy na twoim odcinku i zrobimy sobie lepsze piłoostrza i będziemy mogli wydobywać fraktalit. To co? Już uciekasz? Chciałem się żegnać. A, bo myślałem, że chcesz do bazy jeszcze, dać się pożegnać. No to wiesz co, mamy jeszcze 27 minut nagrania, czyli jeszcze możemy podejść. Możemy jeszcze. Mamy ten domek tutaj, dobra, zejdę ten... A co to jest? A, złoże węgla, no dobra. A to weź, to się przyda. O, do wody. Którędy teraz dojść? Tam. Czy tędy? Zobaczymy tu chyba, ale teraz fraktalitów wszędzie, zobacz. Kurde. No, to idziesz w inną kierunku niż ja, dobra, to ja muszę cofnąć się. Bo widzę, że tutaj są domki. Okej, lecę za tobą. O, dobra. Biegniesz w stronę domów, dobrze. Jeszcze górskie wybrzeże i będzie koniec. No. I ogarniemy wszystko. Au! Co tam? Na ptaszka naskoczyłem i... i zrobiłem fikołka. Ale co, no... Bardzo ciekawe doświadczenie. Tak jest. Stromę urwiska, no świetnie. Jezu, ale fajnie, jak się cieszę, że się udało. Łaa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 a
Nie, po czym może nawet masz. Lepiej będzie skakał. Dobrze wybijesz tam z tej górki, bo ja poleciałem naprawdę daleko. Z tego takiego... No, na samej górę tam wejść szczyt... i z samego czubka. Z rakietkami. Po pełnym biegu. O, widzisz, nieźle. O, brawo. Super. Cieszy mnie, mamy progres, to jest fajne. Dziękujemy tak, wam bardzo serdecznie za oglądanie, za to, że nas tutaj oglądacie, za to, że komentujecie i czekamy na wasze kolejne porady, bo to jest dla nas bardzo istotne. No i tyle. Trzymajcie się w takim razie do następnego odcinka. Hej, hej. Pa, pa.